Cześć, z tej strony Janek i witam Was w kolejnym filmie na kanale. Ostatnio w mojej grupie na Facebooku, czyli Gadżety Janka, zapytałem się, czy chcielibyście zobaczyć film o tym, czy da się ze zwykłego VR-a, którego można kupić za około 30 zł i telefonu komórkowego, zrobić urządzenie, które będzie chociaż namiastką profesjonalnych VR-ów pokroju Oculusa czy HTC Vive. O tym, czy da się to zrobić i jakie będziecie potrzebować nakłady pieniężne, dowiecie się z tego odcinka i także zapraszam do oglądania. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, to jest wejście na stronę riftcut.com i następnie pobrać plik, który musimy zainstalować u siebie na komputerze. Kolejnym krokiem jest pobranie V-Reach 2.0, aplikacji, która jest bezpłatna w sklepie Play lub w App Store, który jest przeznaczony dla urządzeń z systemami iOS. Gdy mamy zainstalowane już aplikacje zarówno na telefonie, jak i na urządzeniu, to musimy uruchomić program na komputerze i zaraz potem aplikację telefonową. I tutaj mamy właśnie do wyboru na początku. Czy korzystamy z wersji darmowej i tutaj jest ograniczenie tylko do 5 minut na sesję, lub jeśli się zarejestrujemy, dostajemy dodatkowe 5 minut grania, czyli już 10 minut na sesję. Ilość sesji jest nieograniczona, także tutaj limitem jest właśnie tylko te 10 minut. Oczywiście możemy to odblokować i wykupić wersję taką, w której nie ma limitów. Natomiast tutaj polecam Wam się zastanowić, czy chcecie na przykład wsparcie dla aplikacji, które natywnie nie posiadają VR-u, ponieważ taka wersja jest droższa jedynie o 5 euro, więc jeśli chcecie grać dłużej właśnie w tego typu gry, to polecam Wam zainwestować w tą wersję droższą. Gdy wszystko jest już poprawnie skonfigurowane, a na telefonie macie już ten widok, to czas włożyć go do naszych gogli. Jak zwykle się przyciski funkcyjne uruchamiają. I tutaj jest ważne, żebyście pamiętali, że ta kreska, która jest tutaj, fajnie jak będzie też pokrywała się z nią, ponieważ wtedy będziecie mieli najlepszy obraz. Środek gogli wygląda już w ten sposób. I tutaj warto też powiedzieć, że im wyższą macie rozdzielczość w telefonie, tym będziecie mieli dokładniejszy obraz już przed Waszymi oczami. Tak więc teraz można je już zakładać na głowę. Jeśli dobrze ustawiliście telefon, to będziecie mieli bardzo ostry i czytelny obraz, który nie będzie się rozmywał. I tutaj to, co musimy zrobić, to kliknięcie Play. Kliknięcie Play uruchomi Steam VR. Tutaj jeszcze, żeby Wam to zademonstrować, jak będzie to wyglądało, to macie też bezpośrednio przebitkę z ekranu telefonu. Na ekranie, który mamy na komputerze, musimy sobie ustawić, jaką chcemy mieć jakość przesyłania obrazu do telefonu naszego. I jesteśmy już bezpośrednio w naszym Steamowym domku. Tutaj jeśli macie właśnie problemy, które występują z przesyłaniem obrazu, to polecam Wam zmniejszyć jakość. I teraz już powinno być w porządku. I tu mamy w tym momencie nasze ostatnie ogrywane aplikacje. W moim przypadku był to Spider-Man. Oczywiście po tym pomieszczeniu możemy bez problemu wychodzić i będą nam tutaj służyły do tego, po prostu będzie nam do tego służyła klawiatura. Możemy sobie zmieniać dowolnie wygląd kontrolera. I możemy też manipulować
przedmiotami dookoła. Możemy sobie złapać żyrafkę. Możemy też z nią wyjść. Powiem wam, że wrażenia są obłędne, natomiast dużo osób ma problemy z tym, że źle reagują na VR. Na przykład boli ich od tego dosyć mocno głowa. No i tutaj musicie się też przyzwyczaić do tego, że jeśli będziecie używać myszki, na przykład zamiast kontrolerów PS Move, to na myszce się tutaj nie bardzo ruszycie. Także podsumowując, czy warto zainwestować w Rift Cuta? Więc tak, jeśli posiadacie cardboarda lub macie starsze urządzenie VR, które chcielibyście, żeby było trochę bardziej funkcjonalne i macie około stówki w stówki zbędnej, to jak najbardziej będziecie mega zadowoleni, ponieważ rozrywka, która z tego płynie, jest naprawdę świetna. Natomiast jeśli nie mieliście nigdy VR-u, to polecam wam sprawdzić najpierw opcję darmową, ponieważ dużo osób cierpi na taki przypadek, że w VR-ze bardzo boli ich głowa i na przykład nie są w stanie korzystać z tych VR-ów, nawet jeśli są to bardzo drogie i bardzo nowoczesne urządzenia. No i właśnie, dla kogo to jest? Jeśli chcesz urządzenie, które będzie miało absolutnie kosmiczną jakość i będzie identyczne 1 do 1 jak Oculus Rift, to nawet nie patrz w tą stronę, ponieważ ta aplikacja nie przyda ci się tutaj zupełnie. Co prawda jakość grafiki jest bardzo dobra, a im nasz telefon ma wyższą rozdzielczość, tym ten obraz wygląda jeszcze lepiej. Natomiast jest to niższa jakość przesyłu obrazu niż faktycznie w Oculusie Rifcie. Także jeśli oczekujesz dokładnie 1 do 1 Oculusa, to kup sobie Oculusa, a nie mów tutaj, że jest po prostu jakość nie taka jak w zestawach za 3,5 tysiąca czy 4 tysiące złotych, ponieważ no, jest spora różnica między wydaniem stówki i wydaniem 4000 zł. Jeśli natomiast jesteś entuzjastą VR-a, odnajdujesz się w tym i sprawia ci to naprawdę niesamowitą radość, bo grałaś gdzieś u kiedyś kogoś i było to świetne, to się u ciebie sprawdzi. Także masz jeszcze do wyboru, czy możesz sobie sterować albo dodatkowymi telefonami. Tam wtedy bodajże ta aplikacja kosztuje 22 zł do używania telefonów jako kontrolerów, lub jeśli masz starsze Move'y z PS3, również możesz je wykorzystać i wtedy będziesz się bawić równie dobrze, co po prostu przy znacznie droższych headsetach VR. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani na przykład materiałem, jak podpiąć pałeczki z PS3, czyli PS Move, do tego kontrolera, żeby korzystać z nich tak jak właśnie z urządzeń do HTC Vive i grać na przykład w Beat Saber lub podobne typu gry. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do mojej grupy na Facebooku, czyli Gadżety Janka, gdzie zawsze dostaniecie film przed premierą. Zawsze możemy pogadać sobie na tematy około gadżetowe i możecie też śmiało zarzucić pomysł na kolejny odcinek. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!